Szpiegowskie porachunki. Rosja, Japonia. Car, Sowieci i niebiański władca. Japończycy bardzo chcieli dostać się do grona wielkich mocarstw Anglii, Niemiec i Rosji. Ale Europejczycy odprawili ich z kwitkiem. Gdzie wy się, żółtki, pakujecie? Pod koniec XIX wieku Japonia bała się otwartego konfliktu z Rosją, ponieważ nie znała jej siły. Dlatego japońscy szpiedzy mieli zdobyć informacje o potencjale militarnym potężnego sąsiada. Sztab generalny szukał i znalazł w końcu odważnego, który podjął się zadania. Człowiek ten przez 30 lat będzie odgrywać kluczową rolę w konfrontacji japońskich i rosyjskich tajnych służb. Zadanie oficera Yasumasy Fukushimy polegało na obserwowaniu i zbadaniu wszystkiego. Warunków geograficznych, rosyjskiej gospodarki, świata handlowego, standardów życiowych ludności. Po prostu wszystkiego. W roku 1891 Fukushima przejechał konno z Berlina do Władywostoku. Zajechał na śmierć 7 koni. Podróż trwała 4 miesiące. Po drodze analizował wszystko, co zobaczył. Nigdy wcześniej żaden Japończyk nie przemierzał tamtych regionów. Dla Fukushimy był to zupełnie nieznany kraj. W Japonii stał się bohaterem narodowym. Otrzymał stopień generalski. Zmarł w roku 1919. Był człowiekiem ogólnie wielbionym i szanowanym. Japończycy dokładnie przeanalizowali informacje. Doszli do wniosku, że Rosja nie jest gotowa do wojny na Dalekim Wschodzie. W roku 1894 japoński wywiad sprowokował antychińskie zamieszki w Korei. Pod pretekstem niesienia pomocy osamotnionemu krajowi Japonia rozpoczęła wojnę z Chinami. Japończycy odnieśli nad Chińczykami przekonujące zwycięstwo i postawili żądania. Chcieli Tajwanu, który Chińczycy chętnie im oddali, a Japończykom był potrzebny do kolejnych podbojów. Traktat pokojowy był już podpisany, ale wówczas sprzeciw wniosły Rosja, Niemcy i Francja i zażądały od Japonii zrezygnowania z prawa dzierżawy Półwyspu Liaotuńskiego. Na ogromne sumy, których Japonia zażądała od Chin, Rosja udzieliła im korzystnych kredytów. Otrzymała za to prawo do zbudowania ostatniego odcinka kolei transsyberyjskiej w Mandżurii. Niedługo potem Rosja wydzierżawiła od Chin Półwysep Liaotuński, czego Japonia nie mogła Rosji wybaczyć. Japończycy wysłali tam swoich szpiegów do zmasowanego ataku. Chcieli się dowiedzieć, czy Rosja jest w stanie przerzucić swoje siły na Daleki Wschód drogą morską i w jakim stanie jest rosyjska flota. Pierwszym zadaniem zajął się sprawdzony szpieg, pułkownik Fukushima. Udawał fotografa podróżnika. Udał się najpierw do Egiptu i przyjrzał dokładnie kanałowi Sueskiemu. Potem pojechał do Odessy, Baku i Taszkentu. Drugą misję przydzielono jego koledze Takeo Hirosemu. Oficer japońskiej cesarskiej marynarki wojennej Takeo Hirose dorastał w rodzinie podupadłego samuraja. Uczęszczał do szkoły morskiej w Tokio. Kiedy w roku 1895 do akcji w Rosji szukano młodego, ambitnego oficera, Hirose zgłosił się na ochotnika. Pojechał do Rosji i tam podawał się za studenta.
W Rosji on przybył pod krzyżem studenta. Hirose robił karierę. Po 2 latach został asystentem japońskiego agenta wojskowego. Dotarł do rosyjskich baz marynarki wojennej w Rewalu, Kronsztadzie i Lipawie. Udało mu się zdobyć dane taktyczno-techniczne pancernika Red Vizan. Jeszcze nie wiedział, że ten okręt wiele lat później odegra w jego życiu tragiczną rolę. Tymczasem radziecki wywiad wysłał do Sankt Petersburga alarmującą wiadomość. Japończycy ulegają antyrosyjskim nastrojom. Rosyjski minister skarbu Siergiej Wite nie uwierzył w to i podzielił się swoją opinią z carem Mikołajem II. Wite wywodził się z kręgów prywatnych przedsiębiorców. Został dyrektorem Departamentu Kolei Żelaznych w Ministerstwie Skarbu. Oznaczało to, że musiał być jednocześnie fachowcem od kolei i finansów. Potem został ministrem transportu, a po kilku miesiącach, ku swojemu zdziwieniu, ministrem finansów Imperium Rosyjskiego. W wielu przypadkach przedkładał dobro gospodarki nad dobro państwa. Linia kolejowa z Czyty do Władywostoku była budowana na terenach należącej do Chin Mandżurii. Powstało tam nawet quasi-rosyjskie miasto Harbin. Wite chciał, żeby południowa linia tej kolei poprowadziła z Harbina do Port Arthur. Tym samym naraził się bardzo Japonii. Wite był zdania, że Rosja powinna dogadać się z Chinami, ryzykując nawet wojnę z Japonią. Car, Sowieci i niebiański władca. Budowa kolei wschodniochińskiej wywołała niezadowolenie ludności. Wielu obywateli musiałoby opuścić swoje domostwa. Po obu stronach torów chciano stworzyć 5-kilometrowe pasy ziemi i oddać je pod zarząd władz rosyjskich. W maju 1900 roku sytuacja bardzo się zaostrzyła. Doszło do buntu. Te zbrojne wystąpienia znane są w Europie jako powstanie bokserów. Jego przywódcy chcieli wyrzucić Europejczyków z Chin. W tamtym czasie Yasumasa Fukushima był już szefem japońskiego wywiadu wojskowego. Postanowił wykorzystać powstanie bokserów do konfrontacji z Rosją. Japończycy działali w Chinach za pośrednictwem tajnych stowarzyszeń. Założył je Mutsuru Toyama, duchowy ojciec japońskiego nacjonalizmu i tajny doradca domu cesarskiego. Jego uczeń, Ryohai Uchira, był rezydentem japońskich tajnych służb w Chinach. W czerwcu 1900 roku powstanie bokserów zostało stłumione przez obce wojska, które zaraz potem wycofały się z Chin. Zostały tylko oddziały rosyjskie. Miały zabezpieczać kolej wschodniochińską. Uchira próbował storpedować pertraktację, a Rosjanie przekonali Chińczyków o konieczności pozostawienia wojska na cały okres dzierżawy. Uchira przeszedł po swojej nieudanej misji w stan spoczynku. Potem stanie się sławny nie jako tajny agent, ale jako twórca Aikido. Japończycy zalali rosyjski Daleki Wschód od Mandżurii do Korei tysiącami agentów. W ich rękach były prawie wszystkie usługi. Istniał cały system kontroli sterowany przez sztab generalny w Tokio. Wydano na przykład zarządzenie, żeby wysocy rangą oficerowie japońscy byli zwykłymi służącymi w domach rosyjskich wojskowych. W domach u rosyjskich wojennonaczelników. W
Makio Ishimitsu był oficerem gwardii i został wysłany przez sztab generalny na rosyjski Daleki Wschód. Osiadł w Harbinie i otworzył studio fotograficzne. Otrzymywał zlecenia z dowództwa rosyjskich wojsk. Zaprzyjaźnił się wkrótce z Aleksiejewem, rosyjskim gubernatorem na Dalekim Wschodzie i ministrem wojny, generałem Kuropatkinem. Otrzymał od nich wiele cennych informacji. Ot tak, po prostu w czasie rozmów. I oczywiście natychmiast przekazywał je japońskiemu sztabowi generalnemu. Ishimitsu miał zdobyć informacje na temat transportu oddziałów do Mandżurii. Jego zleceniodawcy chcieli mieć wyobrażenie o potencjale kolei transsyberyjskiej i wschodniochińskiej. Rosyjski korpus żandarmerii rozpracowywał działalność zagranicznych szpiegów, ale nie było to jego główne zadanie. Ponieważ jednak trzeba było im się przeciwstawić, minister wojny Kuropatkin przekonał cara do utworzenia przy sztabie generalnym Wydziału Kontrwywiadu. Pierwszym jego kierownikiem został rotmistrz Ławrow. Ławrow był inteligentnym i skutecznym agentem. Niewielkimi środkami udało mu się osiągnąć bardzo wiele. Już przed wybuchem wojny rosyjsko-japońskiej mógł się wykazać znakomitymi osiągnięciami. Do jego największych sukcesów należy wzorowa obserwacja japońskiego atasze wojskowego, kapitana Tano. Tano znał język rosyjski i interesował się wszystkim, od ceny żołnierskiego munduru po liczbę żandarmów w Petersburgu. Tano miał liczne kontakty wśród przedstawicieli wszystkich warstw społecznych, również w sztabie generalnym. Jednym z jego informatorów był oficer Iwkow, którego zdemaskował Ławrow. Iwkow pracował nie tylko dla Japończyków, ale także dla innych wywiadów. Ławrow dowiedział się od portiera Tano, że Iwkow zostawia koperty dla Japończyka. Ławrow kazał przeszukać jego mieszkanie. Znaleziono tajne dokumenty sztabu generalnego dotyczące przebiegu mobilizacji w rosyjskiej armii. Kiedy w roku 1901 wybuchła wojna rosyjsko-japońska, Tano uciekł do Sztokholmu. Dalsze losy Iwkowa nie są znane. Opinią doskonałego informatora i znawcy Azji cieszył się rosyjski agent wojskowy Wogak. Latem 1903 roku Wogak towarzyszył generałowi Kuropatkinowi w podróży do Japonii. Należał do najbardziej wpływowych oficerów w otoczeniu ministra wojny. To właśnie Wogak informował Kuropatkina o sytuacji w Japonii. Nie można powiedzieć, żeby generał miał antyjapońskie poglądy. Był bardzo zadowolony z powitania, jakie zgotowali mu Japończycy. Cesarz przyjął go osobiście i powiedział: jestem bardzo rad, że pan przyjechał. Proszę przekazać swojemu władcy, że my nie chcemy wojny. Można przypuszczać, że Wogak wypowiedział się w Petersburgu przeciwko wojnie z Japonią. Wogak zwracał uwagę Rosjanom na ich nieprzemyślaną politykę w Mandżurii. Nie mieli tam zabezpieczenia ani militarnego, ani finansowego. Wszystko wskazywało na to, że działania Rosji doprowadzą do tragicznego w skutkach konfliktu zbrojnego. Na Mikołaja II ogromny wpływ miała grupa wokół admirała Aleksiejewa. Jako gubernator Aleksiejew był namiestnikiem cara na rosyjskim Dalekim Wschodzie. Bardzo się z nim liczono.
wpływało na... Jego ludzie uważali, że do wojny nie dojdzie, że Rosja jest zbyt potężna. A w ostatecznym przypadku szybko poradzi sobie z Japonią. Informacje, które przysyłał z Japonii agent Samojłow, Aleksiejew oczywiście czytał, ale nie wierzył Samojłowowi. Tak samo jak wiele lat później Stalin nie wierzył Richardowi Sorgemu. To problem wszystkich tajnych służb. Ich sukces zależy od osób, które otrzymują informacje i je analizują. Nawet najlepsza wiadomość jest bezużyteczna, jeśli zostanie zignorowana. Ale wróćmy do Sankt Petersburga i do japońskiego szpiega Takeo Hirosego. Łatwo zawierał znajomości, znał język rosyjski, więc szybko zaprzyjaźnił się z oficerami rosyjskiej marynarki wojennej. W rosyjskim towarzystwie geograficznym działało wielu oficerów marynarki wojennej. Zastępcą przewodniczącego towarzystwa był wówczas kontradmirał Kowalewski. Miał 4 dzieci, 2 synów i 2 córki. Hirose zakochał się w jednej z nich, Ariadnie. W roku 1901, półtora roku po wybuchu wojny rosyjsko-japońskiej, został wezwany do Japonii. W Tokio sporządził raport ze swojej działalności i czekał na dalsze rozkazy. Miał nadzieję, że zostanie mianowany kapitanem jednego z krążowników. Tymczasem Japonia zbroiła się dalej i rozbudowywała swoją flotę. Zresztą za rosyjskie pieniądze, które żydowscy bankierzy wyprowadzili z Rosji. Był to ich protest przeciw pogromom w Kiszyniowie i innych miastach. Po ucieczce z kraju znaleźli sobie nową ojczyznę na zachodzie. Tuż przed wybuchem wojny Japończycy postanowili ewakuować swoich obywateli z rosyjskiego Dalekiego Wschodu. Nie mogło to pozostać niezauważone. Ostatnio opuszczały Rosję kobiety lekkich obyczajów. 2 statki z prostytutkami na pokładzie dopłynęły do Korei w dniu wybuchu wojny. Lutego 1904 roku japońska flota zaatakowała zacumowane w koreańskim porcie Chemulpo krążownik Warjak i kanonierkę Korejec. Żeby zapobiec przechwyceniu okrętów przez wroga, Rosjanie zatopili krążownik, a kanonierkę wysadzili w powietrze. Następnej nocy japońskie torpedowce zaatakowały rosyjską eskadrę pod Port Arthur. Japońscy dyplomaci i szpiedzy wywiadu wojskowego spakowali manatki i uciekli do Sztokholmu. Dopiero wtedy japoński wysłannik przekazał carowi Mikołajowi II wypowiedzenie wojny. Głównodowodzącym rosyjskich wojsk lądowych został minister wojny Kuropatkin. Generał Kuropatkin był doświadczonym dowódcą. W czasie wojny rosyjsko-tureckiej był szefem sztabu dowodzonej przez generała Skobieliewa 16. Dywizji Piechoty. W wojnie rosyjsko-japońskiej Kuropatkin nie mógł sam podejmować decyzji. Podlegał namiestnikowi cara na Dalekim Wschodzie, admirałowi Aleksiejewowi. Musiał przyjąć do wiadomości, że Aleksiejew zagarnął tajne służby dla siebie, dlatego planowanie działań bojowych było bardzo trudne.
Car, Sowieci i niebiański władca. Wojna z Rosją zaczęła się dla Japonii bardzo obiecująco. Japońskie okręty wojenne zablokowały rosyjską bazę w Port Arthur. W operacji tej uczestniczył Takeo Hirose. Zaraz na początku wojny japońskie dowództwo postanowiło mianować Hirosego na komendanta flotylli Branderów. Brandery to wysłużone statki handlowe wypełnione materiałem łatwopalnym lub wybuchowym. To one miały staranować rosyjskie okręty. Przy wyjściu z Port Arthur zakotwiczony był pancernik Retwizan. To z niego otworzono ogień do jednego z branderów. Rosyjskie pociski zmiotły mostek. Brander przechylił się na burtę. Hirose chciał już opuścić pokład, ale wrócił do jednego z rannych poruczników. Wtedy pojawiły się rosyjskie okręty i zaczęły ostrzeliwać brandera. Hirose został zabity przez rosyjskich marynarzy. Jego ciało, przeniesione później do Port Arthur, rozpoznali bracia Kowalewscy. Znaleźli zegarek, który ofiarowała mu jego siostra. Hirose został pochowany z wszelkimi honorami obok marynarzy rosyjskich, którzy zginęli na zatopionym torpedowcu Styrieguszczi. Pierwszego sierpnia na półwyspie Liaotuńskim wylądowała trzecia armia japońska pod dowództwem generała Nogi i zablokowała Port Arthur od strony lądu. Stacjonujący w twierdzy Rosjanie stawiali zacięty opór. Japończycy doznali znacznych strat. Generał Nogi wysłał jako szpiegów chińskich handlarzy. Wrócili z wiadomością, że oblężonym brakuje żywności i amunicji. Kuropatkin próbował pomóc swoim oddziałom, ale wszelkie starania skazane były na niepowodzenie. Bitwa zebrała ponure żniwo. Tylko po stronie rosyjskiej zginęło 38 tysięcy żołnierzy. Kilkadziesiąt tysięcy odniosło ciężkie rany. Stycznia 1905 roku generał Nogi przyjął kapitulację oblężonych oddziałów. Do niewoli trafiło 40 tysięcy rosyjskich żołnierzy. Przetransportowano ich statkiem na jedną z japońskich wysp. Porażka pod Port Arthur potraktowana została w Rosji jako wielka tragedia. Generał Nogi nie mógł dzielić radości swoich rodaków po zwycięstwie. Jego armia została zdziesiątkowana. W walkach zginęli obaj jego synowie. Nogi już zawsze czuł się odpowiedzialny za śmierć wszystkich żołnierzy. W 1912 roku, w dniu urodzin cesarza, Nogi i jego żona Shizuko popełnili samobójstwo. Generał Kuropatkin napisał w swojej autobiografii. Japończycy mieli na Dalekim Wschodzie setki szpiegów, a my kazaliśmy zbierać informacje oficerom sztabu generalnego. Niestety nie mieliśmy szczęścia przy ich wyborze. Wojna w Mandżurii trwała jeszcze przez 8 miesięcy. Japońskim wywiadem wojskowym kierował generał major Yasumasa Fukushima.
Podczas wojny rosyjsko-japońskiej Fukushima był oficerem gwardii armii mandżurskiej i szefem wywiadu wojskowego. Wielu jego agentów, udających Chińczyków, przedostało się do Rosji. Fukushima organizował też akcje sabotażowe na tamtym terenie. Odnosił same sukcesy i był niezastąpiony jako organizator. Z pojmanymi japońskimi szpiegami Rosjanie nie robili ceregieli. Rozstrzeliwali ich lub wieszali w obecności żołnierzy i cywilów. Kuropatkin otrzymał na stworzenie siatki szpiegowskiej 150 tysięcy rubli. Za każdego japońskiego jeńca rosyjski żołnierz miał teraz dostawać 100 rubli. Do Japonii wysyłano czasem naszych żołnierzy ochotników. Jednym z nich był niejaki Ryabow, z którego zrobiono Chińczyka. Nosił nawet typowy dla tamtego okresu warkocz. Niestety Japończycy go zdemaskowali. W roku 1909 jeden z japońskich agentów poinformował Rosjan, że przesłuchiwał Ryabowa, a potem dokonał na nim egzekucji. Carska Rosja uważała Ryabowa za bohatera. Rosja słabo walczyła, ale nie dlatego, że słabo walczyli jej żołnierze. Swoje obowiązki źle wypełniali generałowie i odpowiedzialni za przebieg wojny urzędnicy państwowi. W Portsmouth został w końcu podpisany układ pokojowy, który wywołał wiele kontrowersji. Wojna między Japonią a Rosją nie toczyła się na terenie Rosji, tylko w Mandżurii, Chinach i Korei. Witte powiedział, że z tego powodu nie będziemy płacić kontrybucji. Amerykanie byli tego samego zdania. Nie uważam, że Rosja przegrała tę wojnę. To Ameryka zmusiła cara Mikołaja II do złożenia oświadczenia, że wojnę przegrał. Gdyby Japończycy walczyli 2-3 miesiące dłużej, Japonia przegrałaby z Kretesem. Za postawienie Japonii w roli państwa zwycięskiego, a Rosji przegranego, prezydent Roosevelt, jako współtwórca traktatu, otrzymał w 1906 roku pokojową Nagrodę Nobla. Paragraf drugi traktatu pokojowego z Portsmouth brzmiał: rosyjski carski rząd uznaje japońską dominację polityczną, militarną i gospodarczą w Korei i zobowiązuje się do uznania posunięć japońskiego cesarskiego rządu dotyczących zarządzania, protekcji i nadzoru nad terytorium Korei. Powołanie japońskiej administracji w Korei znacznie ograniczyło możliwości działania rosyjskiego wywiadu na Dalekim Wschodzie. W roku 1910 Korea została anektowana i Koreańczycy stali się obywatelami Japonii. Skutki tego posunięcia odczuły też tajne służby. Japonia zawsze starała się werbować szpiegów wśród Koreańczyków. Ale nikt nie chciał współpracować z okupantem. Wielu Koreańczyków, którzy odmówili Japończykom, uciekło do Mandżurii albo do wschodniej części Rosji i tam tworzyło oddziały partyzanckie. W
roku 1909 przybył na rozmowy do Sankt Petersburga Hirobumi Ito, pierwszy gubernator generalny Japonii w Korei, znany polityk i twórca japońskiej konstytucji. Ito został zastrzelony w Harbinie, który formalnie należał wówczas do Chin, ale zabójstwa dokonano na jednym z odcinków kolei wschodniochińskiej, a więc na terytorium Rosji. Zamach doprowadził do tego, że rosyjskie i japońskie tajne służby umówiły się na wymianę poszukiwanych przestępców. Skorzystali na tym przede wszystkim Japończycy. Przez swoją ambasadę w Sankt Petersburgu przekazywali odpowiednie noty. Zgodnie z naszą wiedzą, w Rosji ukrywa się przestępca polityczny XY. Na podstawie zawartej umowy prosimy o podjęcie kroków mających na celu schwytanie go i przekazanie do Japonii. Petersburg formalnie przyjmował takie zlecenia. Ale na przykład gubernator kraju amurskiego, generał Gandati, tak wysoko cenił sobie koreańską siłę roboczą, że działał tylko pozornie. To znaczy po prostu ignorował żądania Japończyków. Po wybuchu I wojny światowej Japonia zaopatrywała Rosję w broń i amunicję. Tajne służby obu państw podjęły współpracę. Umowa z 1912 roku, choć niechętnie realizowana, przełamała lody. W roku 1916 Rosja i Japonia zacieśniły swoje stosunki, zawierając militarno-polityczny traktat. W paragrafie drugim obie strony zobowiązały się do udzielenia pomocy partnerowi, jeśli ten będzie zagrożony konfliktem zbrojnym. Zaufanie było tak duże, że japońscy oficerowie uczestniczyli w manewrach rosyjskich wojsk. Podczas jednej z wizyt w Rosji księcia Kana Innomie, członka rodziny cesarskiej, osobiście przyjął car Mikołaj. Historycy nazywają ten okres rosyjsko-japońskiej współpracy złotym dziesięcioleciem. Ale wkrótce wszystko się zmieniło. W Rosji wybuchła rewolucja. Car Sowieci i niebiański władca. W 1917 roku Lenin opublikował tajny tekst Sojuszu, nazywając go japońsko-rosyjskim spiskiem przeciwko Anglii. A front ten spowodował wznowienie działań japońskiego wywiadu na terenie Rosji. W roku 1917, już po rewolucji, japoński sztab generalny wysłał na rosyjski Daleki Wschód Makio Ishimitsu. Ishimitsu łatwo zawierał znajomości i miał dobre kontakty z miejscową ludnością. Ale w końcu doszedł do wniosku, że naród rosyjski powinien sam decydować o swoich losach. Japońscy przywódcy chcieli stworzyć we wschodniej Syberii nowy tymczasowy rząd. Ale Ishimitsu był temu przeciwny. Otwarcie odmówił generałowi Ojemu i zagroził nawet rezygnacją z pracy dla wywiadu. O jego stanowisku dowiedziano się w Tokio i zareagowano z wielkim oburzeniem. Jak japoński szpieg, samuraj, może chcieć przejść na stronę bolszewików? Ishimitsu został zwolniony ze służby w roku 1920,
i bez prawa do emerytury zesłany na Kyushu, skąd pochodził. Podczas I wojny światowej kraje Trójporozumienia dostarczały na rosyjski Daleki Wschód ogromne ilości broni, amunicji i żywności. Kiedy po rewolucji nowa władza zerwała pokój z Niemcami, zaczęto się obawiać, że transporty trafią w ręce bolszewików. W styczniu 1918 roku do Władywostoku zawinęły japońskie okręty. Japończycy pojawili się we Władywostoku, żeby chronić magazyny z dostawami. Przed kim? Przed Niemcami? Mnie się wydaje, że przed Koreańczykami. Około 100 tysięcy Koreańczyków walczyło przeciwko amerykańskim i japońskim intruzom oraz Białej Gwardii. Koreańskie oddziały partyzanckie prowadziły zażarte boje prawie we wszystkich regionach Wybrzeża Pacyfiku. Traktowały to jako wstęp do wojny narodowo-wyzwoleńczej. Początkowo Japończycy byli po stronie białych, ale białych było wielu, których należało wspierać. Potem chcieli przejść na stronę czerwonych, ale których czerwonych? Współpracę zakłócały czasem brutalne działania czerwonych dowódców. W lutym 1920 roku jeden z partyzanckich dowódców dokonał wypadu z Chabarowska do Nikołajewska. Był to Jakow Trypicyn. Raz nazywał siebie komunistą, raz anarchistą albo maksymalistą. Sam dobrze nie wiedział, kim jest. Na czele ogromnej partyzanckiej armii doszedł do Nikołajewska nad Amurem. Japończycy dogadali się z nim i oddali miasto w jego ręce. A on natychmiast aresztował wszystkich białogwardzistów i zaatakował przyjaźnie nastawionych mieszkańców. Moskwa była początkowo zadowolona z telegramów donoszących o sukcesie. Wysyłali je Trypicyn i jego towarzyszka Lebiediewa Kijaszko. Lenin i jego komisarze ludowi chcieli uniknąć konfliktu zbrojnego z Japonią. Dlatego 6 kwietnia 1920 roku została utworzona Republika Dalekiego Wschodu, która miała sprzyjać Rosji i być lojalna wobec Japonii. Trypicyn sprzeciwiał się utworzeniu republiki i wysłał do Lenina obelżywy telegram. Napisał w nim: lepiej umrzeć z głodu w tajdze, niż zawrzeć kompromis z japońskimi katami. Do Nikołajewska wysłano oddział interwencyjny. Miasto właśnie płonęło. Trypicyn, Lebiediewa Kijaszko i ich 7 służalców, którzy bez żadnego powodu bezprawnie niszczyli miasto i zabijali jego mieszkańców, zostali rozstrzelani na miejscu. Jako rekompensatę za 700 zabitych przez Trypicyna japońskich żołnierzy i cywilów, Japonia otrzymała północną część wyspy Sachalin. Stamtąd właśnie przez 5 lat Japończycy prowadzili połowy na wodach cara imperatora. Na wyspie dokonywali wyrębu lasów i wydobywali ropę naftową. Na nic zdały się protesty Republiki Dalekiego Wschodu. Republiką rządziły przedziwne postacie. Premierem był niejaki Nikiforow, bolszewik, który miał za sobą wyrok za rozbój.
Wicepremierem i ministrem spraw wewnętrznych był Fiodor Pietrow, lekarz i stary socjaldemokrata. Był jeszcze Abram Krasnaszciok, wcześniej makler giełdowy w Ameryce. Pełnił funkcję ministra spraw zagranicznych, a przez pewien czas nawet prezydenta. Republika ogłosiła swoją niezawisłość i neutralność. Wyraziła także chęć podjęcia stosunków dyplomatycznych z Japonią. Miała być krajem demokratycznym, ale i kapitalistycznym, który szanował własność prywatną. Nie brzmiało to po sowiecku, ale tak naprawdę za wszystkim stał Związek Radziecki. W Czycie utworzono ČK, która nazwała się Polityczną Ochroną Państwową. Czekiści ze Związku Radzieckiego objęli wszystkie najważniejsze funkcje. Szefem został Matwiej Berman. Do miast na radzieckim Dalekim Wschodzie i do Mandżurii wysłał swoich współpracowników. Działali w Chabarowsku, we Władywostoku, w Harbinie i na Sachalinie. Tam, gdzie byli Japończycy i białogwardziści, oni byli także. W połowie 1920 roku armia japońska straciła 4000 żołnierzy. Zabili ich partyzanci. Ktoś wpadł na pomysł, żeby wysłać tam z Turcji armię Wrangla. Plan opracowali Francuzi, którzy finansowali białogwardzistę Wrangla. W Paryżu rozpoczęły się rozmowy z Japończykami. Amerykanom, zainteresowanym współpracą gospodarczą z Dalekim Wschodem, udało się zwerbować członka japońskiej delegacji, majora Takedę. Jego informacje dotyczące przebiegu rozmów przekazali Trockiemu. Trocki obiecywał Amerykanom cuda, nieograniczoną możliwość wydobywania surowców naturalnych nawet na Kamczatce. Najważniejsze było to, żeby wyłączyli z gry Japończyków. Trocki nie musiał dotrzymać swoich obietnic, ponieważ Amerykanie nie wyrazili zgody na przemieszczenie oddziałów Wrangla na Daleki Wschód. ZSRR i USA nawiązały stosunki dyplomatyczne dopiero w 1933 roku. Stosunek Japonii do Rosji nie pogorszył się bardzo po tym, jak Rosja stała się radziecka. Ale Japończycy stali się jeszcze bardziej ostrożni, ponieważ rosyjski niedźwiedź dysponował teraz straszną bronią – komunizmem. Wynik pojedynku między rosyjskimi i japońskimi tajnymi służbami jest jednoznaczny. Przed wojną i po wojnie w latach 1904-1905 Japończycy zdecydowanie dominowali, ale popełnili duży błąd. Zaczęli traktować Związek Radziecki z góry, tak jak car traktował wcześniej Japonię. Już wkrótce radzieckie tajne służby zrewanżują się Japończykom z nawiązką. Wersja polska to ja Studios. Tekst Piotr Dobrzyński. Czytał Janusz German.